tak nie da w pewnym momencie uniknąć. Tak, no jest już pod ścianą, widać to, nie musimy dodawać. Trzy, a tak naprawdę dwa legi musi wygrać Josh Rock, bo wiemy, gramy tutaj na przewagi, więc musi mu naprawdę wygrać teraz dwa z rzędu. Trzeci oczywiście byłby miły. Ale trzeba zacząć najpierw od małych rzeczy. A tak jak mówiłeś, Johnny Clayton to jest stary wyga. On w takich sytuacjach już był. On wie, jak sobie z tym radzić. Ale Rock też całkiem nieźle reaguje na tę sytuację. Cały czas można mówić, że jeśli chodzi o to punktowanie, to tu nie ma, no były gorsze momenty, ale nie ma jakichś dużych zastojów. Podwójne, tam już możemy szukać pewnych problemów. I to jest tym najdziwniejsze, bo z potrójnymi sobie radzi Rock bardzo swobodnie. Oczywiście, double to ten moment, w którym stres jest największy, ale w trakcie lega nie odczuwa tego stresu. 144, to jest na mecz, ale to nie będzie zamknięte. Bo na pewno nie możemy powiedzieć, że Rocka ogarnia taki całkowity paraliż, że faktycznie widać, że kompletnie wyłącza mu prąd. Jedenastki. Ból. Czy to były ostatnie lotki Josha Rocka w tym turnieju? Być może, bo Clayton zaraz dojdzie do Dublina na mecz, a wiemy, jak on to trafia i wiemy, że wyląduje prawdopodobnie na szesnastkach. Dwie szanse. Johnny Clayton po świetnym spotkaniu kończy przygodę Josha Rocka z Mistrzostwami Świata. O, ta reakcja Scotta Williamsa była dobrym podsumowaniem tej próby Rocka. Tam zabrakło naprawdę bardzo niewiele, żeby Rock jeszcze nam ten mecz przedłużył. No ale jednak, racja po stronie Price'a. W pierwszym roku tak łatwo Mistrza Świata nie wygrasz. No i Johnny Clayton.